Matura rozszerzona za 26 dni, a dzisiaj mam dla Was pewniaka na maturę rozszerzoną w tym roku, czyli mam na myśli równanie trygonometryczne. Zapraszam. A po co mi ta matura? No i oczywiście standardowo trzymajcie odpowiedzi do zadań z tamtej pracy domowej. Oczywiście, jeżeli chcecie wesprzeć algorytm YouTube'a, możecie napisać hashtag w komentarzu. Rozszerzony maraton 2024. Rozwiąż równanie 4 sinus 7x razy cosinus 2x równa się 2 sinusy 9x minus 1 w przedziale od 0 do pi. Dobra, to widzicie, trochę nowsze zadanie, bo matura 2019, ale czerwiec, a wiem, że często z czerwca to tam nie wszyscy robią te arkusze. Zauważyłem, że duża część z Was z jakiegoś niejasnego dla mnie powodu nie wie, co do końca jest w karcie wzorów z trygonometrii. Bo jeżeli wiecie, co jest w karcie wzorów z trygonometrii, to to zadanie jest całkiem proste. Natomiast jeżeli nie wiecie i nie skorzystacie z tego, co by tutaj można było od razu wykorzystać, no to można się zacząć troszkę nieźle bujać. Natomiast, o który wzór mi chodzi? Chodzi mi tak naprawdę o ostatnie praktycznie wzory z karty wzorów, czyli mam tam na myśli tabelę sumy, różnicy i chyba iloczynu funkcji trygonometrycznych. I części z Was umyka, że tam jest też napisane właśnie i iloczynu funkcji trygonometrycznych, bo z tego, co my tutaj widzimy w tym zadaniu, to tu jest sinus 7x razy cosinus 2x. I ja nie znam tych wzorów na pamięć, natomiast pamiętam tylko tyle, że jak jest mnożenie jakichś sinusów lub kosinusów różnych kątów, to w jednej nowej tam funkcji, która tam w tym wzorze jest, w jednej funkcji jest nowy argument jako suma tych naszych dwóch wcześniejszych argumentów, a tak się składa, że 7x plus 2x się tu pojawia, nie? To dobry plan. Bo w drugiej jest odejmowanie, czyli jakby tu było też 5x, to też bym się raczej nie martwił i próbował to tym wzorem zrobić. Czyli po prostu, nie wiem czy wiecie, czy nie, możecie dać znać w komentarzu, w sumie jestem ciekawy, bo wiem, że wiecie, że jest suma sinusów, kosinusów, bla bla bla, natomiast nie każdy wie, że są też wzory na mnożenie sinusa z kosinusem, sinusa z sinusem, kosinusa z kosinusem. Różnych kątów. Więc polećmy sobie najpierw to coś. Czyli ten nasz, ja tu może osobno zapiszę, sinus 7x razy cosinus 2x. No sobie to przekształcimy, tak? Według wzoru z karty wzorów jest to 1/2 i w nawiasie mamy tak, sinus sumy, czyli tu będzie właśnie 9x, dodać, też sinus tak się okazuje, różnicy alfa minus beta, czyli 5x, cyk, okej? Okay? No dobra, no i to teraz wstawmy już tutaj do równania, czyli mamy 4 razy 1/2 sinusa 9x plus sinus 5x, o, ja to przerzucę, czyli to będzie minus 2 sinus 9x plus 1, no plus 1 albo dobra, zostawimy, niech będzie równe minus 1. Przerzuciłem samego sinusa. Nie, żebym tu już widział, co tu się będzie dziać po prostu. No dobra, no to co można zauważyć? Czwórka z dwójką się skróci, to 1, 2. No i co? Wymnożymy. Czyli 2 sinusy 9x plus 2 sinusy 5x minus 2 sinusy 9x równa się minus 1. No piękniej to się chyba nie da. Życzę Wam takich zadań na swojej maturze teraz w maju. No bo w sumie to już praktycznie koniec. Teraz to już tam wiadomo, taka robota typowa została. Czyli 2 sinusy 5x równa się minus 1, dzielimy sobie to na 2, czyli nasz sinus 5x jest równy minus 1/2. No i teraz tak, jeżeli są tu osoby, które w tym momencie zaczynają błędy robić i trochę nie wiedzą, co z tym zrobić, no to myślę, że to jest jeszcze ten moment, żeby sobie tu odświeżyć materiał z takich prostszych równań trygonometrycznych. No, no nie mam na kanale jeszcze nic na ten temat, także nic Wam nie podeślę, no mam jedynie tam chyba 5 sposobów czy 4 na rozwiązywanie równania typu sinus x równa się cosinus x. Też myślę, że może Wam się przydać, bo to często jest gdzieś właśnie takie już elementarne równanie na koniec, pod koniec tych naszych równań bardziej złożonych. Natomiast tutaj albo z głowy, jak umiecie sobie, wiecie kiedy 1/2, tak, bo ja to wiem, że tak. Sinus, dobra, ja Wam powiem jak ja to robię na ten moment. Ja wiem, pamiętam, że sinus to jest równy 1/2 dla pi szóstych, a ponieważ sinus jest funkcją nieparzystą, więc będzie miał ujemne wartości dla ujemnych argumentów. I skoro wiem, że 1/2 to by była pi szóstych, no i tam jeszcze od pi trzeba odjąć pi szóstych, czyli 5 szóstych pi, tak? No to wiem, tylko teraz tak, tu jest argument 5x, a nie x, więc po prostu ważne, przepisujecie argument, tak? To tak najłatwiej sobie z tym poradzić. Czyli nasze 5x będzie równe minus pi szóstych plus 2k pi, no bo to będzie się powtarzać o okresowość, lub 5x będzie równe, no i wiem, że 1/2 jest dla 5 szóstych, a sinus jest nieparzysty,
czyli dla przeciwnych argumentów ma przeciwne wartości, to będzie minus 5 szóstych pi. Też plus 2k pi, oczywiście k to gdzieś tu trzeba napisać, że k należy do całkowitych. Dobra. Jeżeli nie tak, to można sobie po prostu szybką sinusoidę narysować. Polecam, skoro ujemne wartości, to bardziej bym tutaj patrzył właśnie na ujemne, tak? Pamiętamy, że jedna kratka to jest pi szóstych, czyli to jest minus pi szóstych. O, to będzie minus pi drugich. Raz, dwa, trzy, to będzie minus pi. Tak, i tutaj tak samo, to będzie pi szóstych. Raz, dwa, trzy, to będzie pi drugich. I wiemy, że tu jest jedynka, tu jest minus jedynka. No i sinus. Jak wygląda sinus? Sinus wygląda tak. Dla zera jest 0. A, i tu jeszcze jedna druga. Tu jedna druga, tu jedna druga. Dla pi szóstych jest jedna druga, dla pi drugich jest 1. I tutaj tak samo. Dla minus pi drugich jest minus 1. No i tu wiemy, że będzie symetrycznie. Tak samo tutaj będzie 0 i tu będzie moje minus pi. Już tak nieładnie mi to wyszło, ale no trudno, bo coś w skali nie trzymałem, tak? Bo kratek nie wrzuciłem. Sinus by wyglądał mniej więcej w ten sposób. I nas interesuje minus pi szóstych i ten punkt. Czyli tu mamy tak naprawdę 5 kratek, jedna kratka pi szóstych, to będzie minus 5 szóstych pi, zauważcie, nie? No można też sobie z wykresu to odczytać, nie ma problemu. No i w każdym razie, dzielimy sobie to na 5, jedno i drugie na 5 sobie dzielimy, czyli tutaj x będzie równy minus pi 30 plus. No i teraz tak, to będą 2/5 k pi. Natomiast od razu wam polecam robić tak, żeby ta część stała i ta część okresowa miały ten sam mianownik. Będzie łatwiej zaraz łowić rozwiązanie od 0 do pi. No taki patent, no ja tak zazwyczaj zacząłem robić po prostu. No to 2/5 to razy 6 to będzie 12/30 k pi. Tu wyjdzie, nie? Tak, bo dzielę przez 5 2/5 i rozszerzam przez 6 licznik i mianownik, jakbyście mieli wątpliwości. No a tu x będzie minus, a tutaj to by można było te szóstki podzielić, ale dobra, zostawmy, czyli to będzie minus 5/30 pi plus, no tak samo 12/30 k pi, no bo to ta sama zabawa, też wspólny mianownik. No i teraz trzeba wyłowić te rozwiązania w przedziale od 0 do pi. No albo umiecie to znowu robić szybciutko i po prostu piszecie odpowiedź x należy i sobie wymieniacie, a jak jest ewentualnie jakiś jeszcze problem, no to po prostu wstawiamy sobie różne liczby za k. Czy k równe 0 ma sens? Jak k będzie 0, to zniknie, oba rozwiązania są na minusie. Zaczynamy od 0 zabawę, więc nie ma sensu za k 0 wstawiać, więc stawmy jedynkę. No i teraz tak, jak za k wstawię jedynkę, to tutaj z pierwszego będę miał x-a, właśnie minus pi plus 12 pi, to będzie 11 po prostu 30, tak? Wspólny mianownik ułatwia sprawę. 11 30 pi jest ok, bo jest między 0 i pi. A tu jak wstawimy jedynkę, no to 12 minus 5 to będzie 7. 7 30 pi też jest ok, nie? Lecimy dalej, bo chyba można jeszcze k równe 2 wstawiamy. I teraz tak, możecie oczywiście tutaj razy 2 i dodawać, natomiast jeżeli zwiększacie k o 1, to po prostu do poprzedniego wyniku można znowu dodać to. No tak też łatwiej. 11 plus 12 to będzie 23 30 pi. Cyk. A tutaj było 7 30, dodaję kolejne 12. 12 plus 7 to będzie 19, czyli tu będzie 19 30 pi. Nadal się mieścimy. No i pytanie, czy jest sens jeszcze k równe 3 wstawiać. Jak dodamy 12, to już przekroczę 30 na górze. Jak tutaj dam 12, to będzie 31, też przekroczę, a idziemy do pi. No to koniec. Oczywiście można na koniec odpowiedź ładną dać. No odpowiedź x należy. I w klamerce, jak wam się chce, to ułożyć po kolei 7/30 pi, 11/30 pi, 19/30 pi i 23/30 pi. No i koniec. Takie zadanko całkiem przyjemne na trygonometrię. Dajcie znać w komentarzu, jaki poziom trudności w skali 1 do 10. A tu trzymacie też ciekawe równanie trygonometryczne, które na pewno wypadałoby umieć robić pod to rozszerzenie. A po co mi temat ma?